Cześć dziewczyny, z tej strony Oliwia i witam Was w najnowszym filmie. Będzie on dotyczył wyprzedaży. Ten temat zaświtał mi już naprawdę bardzo dawno temu, ale do jego nagrania zbierałam się mega długo. Było to spowodowane po prostu natłokiem egzaminów, ale na szczęście jestem już po sesji, wszystko zaliczone, więc mogę się skupić na tworzeniu fajnych filmów dla Was. Przez to zbieranie się do nagrania tego filmu, całkiem długie, zebrało mi się naprawdę mnóstwo, myślę, że przydatnych dla Was informacji. W związku z tym postanowiłam ten temat wyprzedaży podzielić na dwie części i w dzisiejszej chciałabym Wam opowiedzieć o takich moich 10 złotych zasadach, które zawsze praktykuję, których zawsze się trzymam i myślę, że tylko i wyłącznie dzięki nim jestem w stanie po prostu kupować z głową. Jeśli dziewczyny jesteście zainteresowane tematem, no i w najbliższym czasie wybieracie się na podbój wyprzedaży, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Zasada numer 1 to nie kupuj czegoś tylko i wyłącznie dlatego, że jest po prostu na wyprzedaży. Przed każdym zakupem zastanów się, czy zdecydowałabyś się na zakup danej rzeczy w tej cenie regularnej przed obniżką. To jest taki chwyt marketingowy sklepów, pułapka, którą stosują, żeby po prostu zrobić tak zwane czystki, czyli pozbyć się po prostu całkowicie asortymentu zbędnego balastu, który po prostu zalega w magazynach, a my często się niestety na to łapiemy i kupujemy po prostu ubrania, dodatki tylko i wyłącznie dlatego, że nie są one w regularnej cenie, a obniżka jest konkretna. I de facto te rzeczy będą nam później zalegać i niekoniecznie nam się przydadzą. Druga zasada będzie również dotyczyła przydatności. Zawsze zastanów się, gdzie, kiedy i przede wszystkim do czego założysz daną rzecz. Jeśli zbliża się wesele koleżanki, a Tobie wpadła w oko jakaś fajna sukienka i wiesz, że jest to idealna okazja ku temu, aby ją zakupić, to jasne, jak najbardziej. Być może polowałaś już kilka miesięcy temu na jakąś konkretną rzecz, a wtedy w danym momencie w przeszłości nie miałaś po prostu na nią środków, to oczywiście wyprzedaże również jest to idealny moment, aby tą rzecz po prostu zakupić w niższej cenie. Jeśli jednak nie masz z czym połączyć danej rzeczy, to chyba jednak nie ma sensu, aby się po prostu kupowało. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu czasami nie chce nam się przymierzać rzeczy, tym bardziej jak po prostu trwa ten okres wyprzedaży i kolejki do przymierzalni są po prostu gigantyczne. Ja jednak stoję w tych kolejkach i przymierzam. Naprawdę, i jest to moja trzecia zasada, zawsze przymierzajcie rzeczy, bo może się zdarzyć tak, że gdy weźmiecie rzecz bez jej ówczesnego przymierzenia, okaże się, że nie będzie ona leżała zbyt ciekawie, rzucicie ją w kąt, stwierdzicie, a później ją zwrócę do sklepu. Może się zdarzyć tak, że po prostu o niej zapomnicie i po prostu będzie totalna klapa, bo rzecz będzie leżała, leżała i leżała jeszcze dłużej. Jeśli naprawdę przerażają Was te gigantyczne kolejki, to weźcie tą rzecz do domu, przymierzcie ją, spróbujcie połączyć z innymi rzeczami, sprawdźcie, czy wyglądacie w niej dobrze, czy te rzeczy fajnie się ze sobą komponują. Jeśli jednak tak nie będzie, to pamiętajcie o tym, aby tą rzecz zwrócić po prostu do sklepu w terminie. No i nie wyrzucajcie paragonów. Wyprzedaże to czas istnego szaleństwa. Dziewczyny wciągają na siebie rzeczy, ściągają je po kilkanaście razy, niestety często nieuważnie i dlatego później te ubrania są tak uwalone i nie mogłam użyć tutaj innego określenia, bo te ubrania są naprawdę uwalone od pomadek, fluidów, maskar, cieni do powiek, bronzerów, że to się w głowie nie mieści, przynajmniej w mojej. Dlatego nasuwa się tutaj kolejna zasada, zawsze sprawdzajcie stan rzeczy, ponieważ może się okazać, że posiadają one jakieś niespiralne plamy, dziurki, zahaczenia, jakieś wystające nici, z którymi nie idzie po prostu już później nic zrobić. Ale oczywiście bywa często i tak, że została jedna sztuka czegoś, czego tak bardzo pragnęłyście i użyję tutaj określenia tej rzeczy, chciałyście tak so badly, że weźmiecie ją nawet z plamą. Dlatego wtedy nie zapomnijcie poprosić sprzedawczynię o taki dopisek na paragonie, że bierzecie ubranie z defektem i w momencie, gdy na przykład ta plama się nie spierze, to że będziecie mogły ją zwrócić bez jakiegokolwiek problemu. Gorzej, gdy dopiero o tym defekcie
zorientujecie się w domu i później będziecie chciały zwrócić tą rzecz. Wtedy może być z tym problem i to całkiem niemały. Dlatego dziewczyny, bądźcie czujne i uważne. Kolejna złota zasada, która właściwie sprawdzi się na tym początkowym etapie wyprzedaży, to sprawdzajcie faktycznie, ile jest tej obniżki, bo oczywiście wszyscy się rzucają, bo jest napisane sale, sale, wszędzie czerwone jakieś plakietki, etykietki z napisami wyprzedaże, że jest taniej i może się okazać, że faktycznie możecie kupić tą rzecz taniej, ale o 5%, 10%, trochę to słabe, a często się również na tym łapiemy, dlatego bądźcie czujne i sprawdzajcie, o ile jest ta rzecz przeceniona, ponieważ są dalsze obniżki i czasami po prostu warto poczekać. Jeśli chcecie zakupić naprawdę fajne rzeczy, a przede wszystkim w okazyjnych cenach, to zachęcam Was do tego, abyście uczęszczały do tych sklepów stacjonarnych regularnie i sprawdzały, czy na przykład ten asortyment wyprzedażowy nie został wzbogacony o jakieś nowości. Sprawdzajcie również sklepy internetowe, może tam wypłynął jakiś nowy asortyment, bądź pojawiła się po prostu kolejna obniżka. Zawsze jest warto pozyskać takie informacje i być na bieżąco, bo później możecie żałować, że jakaś fajna okazja Wam tak po prostu śmignęła pod nosem. Kolejna zasada i przydatna porada, która się sprawdziła u mnie już niejednokrotnie, to nie odrywanie metek. Gdy nie musicie tego robić, to się wstrzymajcie, ponieważ być może to ubranie, które zakupiłyście wcześniej, bo bałyście się, że ktoś je Wam sprzątnie sprzed nosa, może się okazać, że jest obniżone za tydzień, za dwa, o kolejnych kilkanaście, kilkadziesiąt procent i będzie Wam wtedy smutno, że Wy skusiłyście się na zakup tego ubrania w tej cenie, a mogłyście poczekać i kupić ją taniej. W momencie, gdy macie to ubranie z metką w domu, możecie je zwrócić i za moment kupić, tyle że już w niższej cenie. Dziewczyny, teraz mam Wam, moim widzkom, do przekazania taki mój mały sekret. To nieprawda, że nie opłaca się iść na sam koniec wyprzedaży, ponieważ wszystko jest przebrane i wymiecione. Właśnie wtedy idźcie, ponieważ po około mniej więcej miesiąc następują masowe zwroty towarów, ponieważ ten termin zwrotów mija, a dziewczyny decydują się po prostu na zwrot tych ubrań, które się u nich nie sprawdziły. Często są to ubrania właśnie w małych rozmiarach, które zostały już wymiecione na samym początku i później były niedostępne, a sklep obniża już tak totalnie ceny, że możecie te ubrania kupić naprawdę niesamowicie okazyjnie, więc właśnie wtedy idźcie polować, a gwarantuję Wam, że znajdziecie świetne rzeczy i będziecie z siebie mega dumne. Zbliżamy się już prawie do końca i na sam koniec zostawiłam sobie właśnie dwie takie ogólne zasady dotyczące tego, co warto kupować. I ogólna zasada numer 9 to zawsze zorientujcie się, co będzie modne w nadchodzącym sezonie, ponieważ z tymi trendami bywa różnie. One przychodzą, odchodzą, niektóre utrzymują się jeden sezon, niektóre troszkę dłużej, niektóre towarzyszą nam cały czas nieustannie, dlatego warto wiedzieć, co będzie modne, w czym Wy się będziecie dobrze czuły, które trendy będą do Was przemawiały. Może uda Wam się właśnie na wyprzedażach kupić jakąś rzecz, która sprawdzi się jak najbardziej w nadchodzącym sezonie, a nie będziecie jej musiały później kupować w dużo, dużo wyższej cenie. Mówiąc o ostatniej zasadzie, poradzie, myślę o rzeczach, które zawsze możecie zakupić, które nigdy nie wyjdą z mody, które zawsze się przydadzą, które są klasykami. I bardzo dobrze wiecie, co Wy uważacie za klasyki w Waszej garderobie i tego się trzymajcie, ponieważ te rzeczy zawsze się przydadzą. Ja tutaj rzucę kilka. Jednokolorowe t-shirty, marynarka, czarne szpilki, mała czarna, obcisłe dżinsy, biała koszula i wiele, wiele innych. Każda z nas ma inne klasyki, taką bazę swojej garderoby i tego się trzymajcie, ponieważ te rzeczy zawsze będą dobre i nie musicie się po prostu zastanawiać długi czas i podejmować decyzji o zakupie tych rzeczy, ponieważ one zawsze się przydadzą. Dziewczyny, to już wszystkie informacje, którymi się chciałam z Wami podzielić. Mam nadzieję, że będą one dla Was tak bardzo przydatne, jak są dla mnie, ponieważ od kiedy naprawdę przestrzegam tych zasad, nie zdarzają mi się zakupowe wpadki. Jest to naprawdę iście niesamowite.
Zresztą już w tym roku zdecydowałam się na zakup kilku rzeczy, między innymi tej sukienki, którą mam teraz na sobie. Jeśli jesteście ciekawe, to wpadajcie na mojego Instagrama i Snapchata, wtedy będziecie mogły być na bieżąco. Ja często właśnie pokazuję jakieś nowości na moich tych kanałach social media. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. W następnej części chciałabym Wam opowiedzieć właśnie o rzeczach, które warto kupić na tych wyprzedażach, które teraz trwają i może Wam właśnie pokażę te nowości. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie mi łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam też do subskrypcji. No i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa!